Witajcie moi drodzy w nowej serii na moim kanale YouTube, słuchajcie, realizowanej w ramach właśnie transmisji na żywo. Widzicie tutaj czat po mojej prawicy. Także tak, słuchajcie, Need for Speed Porsche Unleashed, albo Need for Speed Porsche 2000, tak pierwotnie się nazywał ten tytuł. Ponoć różnica była taka, że na amerykański rynek właśnie było Need for Speed Porsche 2000, a z kolei właśnie w Niemczech i gdzieś tam w jakichś innych krajach wychodziło to właśnie pod nazwą Need for Speed Unleashed. Ale jako tako chyba różnicy za bardzo nie ma, nie wiem. Tyle razy przechodzę tę grę, ale nie wiem właśnie, jakie różnice tam wynikają pomiędzy właśnie Porsche 2000, zwykłym Porsche 2000, a jakie wychodziły na właśnie Unleashed. Także nie mam pojęcia. Dla mnie obie te gry są jednej takiej. Różnica jest chyba tylko w nazwie, tak naprawdę. No ale słuchajcie, tak. Dzisiaj zabieram was w podróż do roku 1900, sentymentalną podróż, warto zaznaczyć, do roku 1950, kiedy swoją premierę miał samochód właśnie taki jak Porsche 356B Ferdinand. No i słuchajcie, z okazji. No i właśnie, i dlaczego też pomyślałem, że czemu Need for Speed Porsche, a nie Doom 2016, jak miał być? Słuchajcie, może właśnie też ze względu na to, że marka, jaką jest Porsche, obchodzi w tym roku swoje 75. urodziny. I właśnie z tej okazji też Porsche, jak pewnie widzieliście może na Discordzie bądź nie, jeżeli nie widzieliście, to słuchajcie, Porsche przedstawiło koncept samochodu wzorowanego właśnie na tym pierwszych Porsche'ach, czyli 356 właśnie Ferdinandzie. Chociaż nie tylko, też są jeszcze nawiązania do innych starszych modeli, ale właśnie jest to właśnie, głównie przypomina właśnie tego Ferdinanda. Te pierwsze modele Porsche'ków, jakie wychodziły tą pierwszą serię. No i się to będzie nazywało Porsche 357. Jest to na razie samochód koncepcyjny, także, no ale i tak robi spore wrażenie, także warto sobie badać. Zresztą mogę wam go nawet tutaj pokazać. Nie mam chyba teraz tych linków zapisanych tutaj, ale tak, słuchajcie. Porsche wyglądało ogólnie Ferdinand, którego możecie oglądać zarówno tutaj w grze, jak i w Muzeum Porsche, słuchajcie, prezentuje się właśnie w ten sposób. Rok 1950, no i tak właśnie ten samochodzik się prezentuje. A słuchajcie, z okazji 75 lat istnienia marki, Porsche wypuściło coś takiego. To jest, słuchajcie, ten właśnie samochód koncepcyjny, który Porsche wypuściło właśnie z okazji 75-lecia istnienia marki. Także sami widzicie, słuchajcie, że jest nawiązanie właśnie w postaci tych tylnych kratek, jakie są właśnie w tych 356, nie? Te poszaka. No, wygląda to futurystycznie, ale rzeczywiście nawiązali do tego samochodu. No i właśnie zawsze się tak, słuchajcie, zastanawiałem, czemu jako właśnie ja, miłośnik marki Porsche, tak się zastanawiałem, dlaczego 911 tłuką cały czas, a dlaczego nie zrobią nic, co nawiązywałoby właśnie do 356. No i oto, słuchajcie, jest z okazji 75 lat istnienia marki. Także słuchajcie, zabieram was w sentymentalną podróż po właśnie historii tej marki. Jestem ogromnym miłośnikiem Porsche, jak pewnie wiecie, mam też model na półkach Lego. Też kiedyś składaliśmy na live'ie tę 911 dużą. Będzie, słuchajcie, jeszcze jedno Porsche do składania z Lego, także już wam to zaspoileruję. Będzie na dniach składane kolejne Porsche z Techniksów, ale to nie jest takie Porsche, jakie myślicie. No, ale dobra, słuchajcie, trochę się rozgadałem, więc może już zaczynajmy. Zaczynajmy, słuchajcie, także Need for Speed Porsche. Mam to ustawione jako przechwytywanie pulpitów, ponieważ jako przechwytywanie gry nie za bardzo to działało. Że obejrzymy sobie intro i później sobie poustawiamy grafikę i tak dalej. Roadster number one. To był jeszcze 48 rok chyba, jak to Porsche się ukazała. 550. Ja
27 RS. Uchodzi za jedno z najlepszych Porsche w ogóle. To właśnie Porsche, nie wiem jak się... 938 chyba? Nawet nie wiem, co to za Porsche. Znam ten samochód z widzenia, ale właśnie jaki to jest model, to nie wiem. Pewnie jeszcze jakaś nowa 911 GT3 chyba. To jest 2000 właśnie. Samo to intro ma po prostu taki klimat. Ja jestem w stanie, słuchajcie, zrozumieć osoby, które jarają się właśnie Undergroundem, Most Wantedem i dla nich to są najlepsze Need for Speedy. Jestem w stanie zrozumieć te osoby doskonale, ale jak dla mnie Need for Speed Porsche jest po prostu najlepsze. To są jeszcze NFS sprzed ery tuningu, ale mam cholerny sentyment do tej gry, także to jest w ogóle pierwszy Need for Speed, w jaki kiedykolwiek w życiu grałem. To jest pierwszy NFS, z jakim miałem w ogóle kontakt. I cóż, słuchajcie, pogrywałem sobie tutaj już tak przed jeszcze live'ami, ale na potrzeby live'ów stworzymy sobie zupełnie osobny profil, także będę to musiał sobie wszystko dopiero poustawiać i tak dalej. Format odcinków, słuchajcie, będzie półgodzinny tradycyjnie, tak więc stworzymy sobie tutaj nowego gracza. Jeszcze trzeba będzie nasztalować samą głośność, bo nie wiem, czy jednak gierka nie jest troszeczkę za głośno. I tak, wejdźmy sobie najpierw, słuchajcie, w opcję. Music, Sounds, Effects, Engine Volume, Speech Volume. 3D Audio sobie włączymy. Audio Quality oczywiście High. Kontrolery. Przyspieszenie, hamulec ręczny. Lewo, prawo. Bieg w górę, bieg w dół. Preset samochodu, kamera. I spojrzenie w tył, ja zawsze sobie to ustawiam pod pałką. To są zaawansowane ustawienia. Ale tu już z tym bawić nie będziemy. Force feedback, to jakbyśmy już chcieli grać na kierownicy, ale próbowałem pod G29, ale niestety gra crashuje. Także tutaj z tym się bawić nie będziemy. Kamera. No i teraz tak, pierwszą kamerą, jaką ma ten być, to jest kamera numer 4, czyli oddalona. Drugą kamerą ma być kamera 3, czyli oddalona, bliska, później będzie wnętrze i później będzie kamera ze zderzaka. Bo tak to za każdym razem byście się musieli przełączyć między tymi kamerami, jak się wyścig zaczyna. Tak więc zawsze warto sobie już na początku ustalić. Czyli pierwsza kamera domyślna to jest kamera oddalona. Tak sobie ustawiłem, że na czwórkę, nie? Wy sobie to możecie inaczej ustawić. Druga kamera, no to coraz bliżej. Trójka, w końcu wnętrze, no i właśnie w końcu zderzak, nie? Grafika. Słuchajcie, ja może póki co tak przyciszę troszeczkę tę muzę. O, żeby ta muzyka nie grała. Albo można ją nawet zapauzować. Dobra, to teraz mogę się skupić. Będę musiał za chwilę jeszcze przyciszyć samą grę domyślnie, bo tutaj też, jak sami widzicie, nie ma niestety możliwości przyciszenia. Nie ma niestety możliwości przyciszenia tej gry właśnie z punktu systemu, takiej ogólnej głośności. Tak więc dobra, mogę sobie tutaj trochę poopowiadać. Także te kamerki, dobra, to żeśmy sobie już, słuchajcie, tutaj porobili. Także
Dobra, audio, ok, to zresztą tę muzę, wiadomo, włączymy. Kontroler, tu już było wszystko już przepatrzone. Kamery. Także pierwszą kamerą domyślną będzie kamera numer 4. Drugą kamerą będzie już bliska kamera. Trzecią kamerą to będzie dwójka, no i kamera numer 1. To znaczy się czwartą kamerą będzie właśnie ta jedynka zderzaka. Grafika. No i teraz słuchajcie, wiele osób może teraz zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że grasz w Need for Speed Porsche na Windowsie 10? Słuchajcie, tak. Idzie sobie pobrać gotowca z neta. To znaczy się, jestem osobą, która nie wspiera piractwa i tak dalej, wiadomo. Mam też swoją oryginalną kopię gry pudełkową, którą chwaliłem się już na Facebooku i na tym. Ale generalnie problem, słuchajcie, polega na tym, że nie jestem jej w stanie za bardzo zainstalować, że jest instaler, pojawiają się te okienka, daję install i dalej nie dzieje się już kompletnie nic. Nie jestem jakkolwiek w stanie tej gry zainstalować. Dlatego też z neta ściągnąłem sobie gotowca spakowanego w RAR. Od razu, że gra jest zainstalowana, tylko po prostu wypakować i grać, nie? Na takiej zasadzie. Idzie sobie gdzieś tam z dysku Google od kogoś, ktoś tam zarzucił na YouTubie linka, ściągnąłem sobie tego gotowca, no i słuchajcie, działa. To jest po prostu, byłem w niebo wzięty, jak zobaczyłem działające Need for Speed Porsche, nie? I powiem wam tak, nie ma ani żadnych kraszy, ani nic takiego. To znaczy się jakieś tam krasze pewnie będą. Ale zazwyczaj był pod nowszymi Windowsami taki problem, że na jednej z tras, na samym początku gry już, zawsze gra crashowała. W którymś momencie trasy zawsze po prostu crash dał i nie grało się już grać dalej. Nie byliśmy po prostu w stanie, nie? A tutaj właśnie nic takiego nie występuje. Normalnie gra działa, wszystko elegancko. No i tak, ogólnie gra, słuchajcie, działa w rozdzielczości właśnie takiej. Najwyższą dostępną rozdzielczością tu jest 1600 na 1200. I też właśnie taką najwyższą rozdzielczość ustawimy. Z tym, że jeżeli macie na przykład monitor 4K albo tam 1080, to jest taki programik, taka modyfikacja, która pozwala wam tą grę właśnie odpalić w 4K. Także samo menu będzie wyglądało tragicznie. To będzie totalna pikseloza, ale... Samo menu będzie wyglądało tragicznie, ale już wyścigi będą wyglądały jak najbardziej ok, nie? Tak więc tu normalnie sobie ustawcie te 1600 na 1200. Widescreen. Raczej wolę wyłączony z tego względu, że te samochody na tym widescreenie będą rozciągnięte, więc nie będzie to wyglądało zbyt dobrze. Dlatego widescreen off. Car light detail oczywiście hiked. Car light oczywiście też hiked. World rendering quality very high i view distance very high. Jak sobie słuchajcie, wejdziemy w zaawansowane opcje, tutaj pierwsza, najważniejsza opcja. Headlights. Tutaj słuchajcie, zostawiamy tak jak jest na Vertex. Dlaczego? Bo jeżeli damy projected, to na trasie... Kuźwa. Rajdy Monte Carlo, o. Na trasie Monte Carlo, słuchajcie, może wystąpić taki problem z oteksturowaniem w ogóle tej mapy. Sam model samochodu pozostanie ok, ale reszta otoczenia będzie kompletnie biała, tak po prostu jedziecie samochodem i jest wszędzie biało, nie? Nie ma kompletnie żadnych tekstur, więc gra staje się wówczas totalnie niegrywalna. Dlatego tutaj zostawiacie Vertex tak jak jest, bo jak dacie Projected, to na tym Monte Carlo będą problemy, nie? Wszystko po prostu dookoła będzie białe, no jakby Monte Carlo było całe w śniegu, ale nie widzicie kompletnie nic. To znaczy się, z początku to może sprawić takie wrażenie, że ok, wszystko jest ok, ale później już się białe tekstury pojawiają, nie? Więc pamiętajcie o tym, że headlights zostawiacie na właśnie tym ustawieniu Vertex. Lens flare on, sky rendering, height, no i gamma sobie zostawiamy tak jak jest. Display. Tutaj sobie, słuchajcie, ustawię jeszcze interfejs pod własne, widzimisię. Także mamy tutaj co? Screen layout. Możemy sobie do czterech konfiguracji zrobić, także ja sobie to zrobię na jedynce. Oczywiście prędkościomierz możemy sobie wyłączyć, dać digital albo właśnie analogowy. No to oczywiście, że analogowy jak najbardziej. Kilometry na godzinę. Obrotomierz oczywiście również analogowy. No i możemy sobie tutaj wybrać tak, albo mamy taką właśnie ikonkę, może tutaj widzicie to nawet.
albo możemy mieć paski, albo właśnie wartość procentową uszkodzeń. Ja sobie zostawię właśnie tą wartość procentową, żeby lepiej wiedzieć, co mi się tam samochodem stało. Bo tak, słuchajcie, to jest ten Need for Speed, w którym sami naprawialiśmy sobie samochody i w którym rzeczywiście uszkodzenie samochodu miały ogromny wpływ na jego prowadzenie. Także tak, słuchajcie, to jest właśnie ten... To jest właśnie jeden z tych Need for Speedów, w których samochody już musieliśmy sobie naprawiać sami. Mapę obrotową zostawiamy. Tutaj zostawiamy default. Tylne lusterko to tam jak chcecie, ja sobie dam na on. Lista oponentów. To jest pozycja, ja sobie ustawię, że na time. Split time zostawiamy na czas okrążenia, record lap. To właśnie nie wiem co to jest. Ale zostawię na on. Hot color zostawiam na amber. Record time on. No i biegi również włączone, dobra. Także skoro słuchajcie, wszystko już mam w opcjach ustawione, to pozwólcie tylko, że jeszcze wyjdę do... Aha, wyszedłem do systemu właśnie, a chodziło o to, żeby grę przyciszyć w tym. Bo jednak ta muza będzie troszeczkę jeszcze za głośna, także... Tylko, że właśnie może wystąpić taki problem, że... Jest włączona gra, na przykład dajmy na to podczas wyścigu, wy wyjdziecie alt-tabem do pulpitu, to później ta gra wam się będzie zacinała, więc... No, lepiej tak nie robić, nie? Przyciszmy sobie tę grę, może do 30 powinno być, myślę, ok. O właśnie, i dzieje się to. Gra się zacięła. Także, o właśnie, jest czarny ekran. Może wydawać się, że wszystko działa w porządku, ale ja sobie tę grę pozwolę uruchomić raz jeszcze. Sprawdzę sobie tylko raz jeszcze, słuchajcie, te wszystkie ustawienia. No, także to będzie taki odcinek wstępny. O, to, siemanko, witam. No, słuchajcie, także mamy jeszcze troszeczkę czasu, odcinki będą półgodzinne, także... Także nie będziemy już oglądać tego intra, już żeśmy je oglądali. Electronic Arts. Kiedyś to robili gry, a nie to, co teraz. Dobra, także profil. Ogólnie z każdym profilem jest tak, że musicie sobie dla każdego z tych profili ustawiać opcje graficzne i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, ja sobie tu już wszystko poustawiałem. Jak trzeba, ale przejrzę to jeszcze raz. Także dobra, tutaj wszystko na 100. 3D audio on. Kontrolery. Grać będę oczywiście na klawiaturze, ponieważ tak jak mówię, z G29 niestety mam problemy i gra zaczyna crashować. Tutaj już force feedback i tak dalej. To już też żeśmy patrzyli, ale to po co to ustawiać, skoro to jest dla kierownicy. Kamerki mam poustawione. Grafikę mam ustawiane, tylko pamiętajcie, że tutaj zawsze zostawiacie na te vertex. Bo tak jak mówię, na tym projected sam problemem później na jednej trasie właśnie. Na tym rajdach Monte Carlo, nie? No i sam tutaj ten mam ustawiony. To może słuchajcie, zacznijmy od takiego wprowadzenia. Dobra, single player, multiplayer. Oczywiście też jakby elementem fabuły jest ten Factory Driver Evolution, wiadomo. Ta ewolucja tych Porsche'ków. Ale słuchajcie, co jest też fajne, to co mnie w tej grze urzeka, to właśnie te interaktywne wstawki. Także możemy sobie zobaczyć timeline. No i na przykład w 48, słuchajcie, był właśnie Roadster number 1. A my, słuchajcie, przygodę w tej grze zaczynać będziemy od roku 1950, kiedy właśnie to właśnie 356 Ferdinand, tak się właśnie ta Porsche nazywa, zadebiutowała. No i później, słuchajcie, lecimy dalej. Do którego roku tukli 356? W 56 to już było 356A Cabriolet. Właśnie taki model też mam na półce. Tutaj już jest kupeta. Później Speedster, który prezentował się już właśnie w ten sposób, już inne światła miało i tak dalej. Och, piękne auto. Później już były 356A, 356B, Carrera 2. No i chyba na Carrera 2 się skończyło, czyli
Historia modelu 356 sięga od 48 roku do 62. Później już wychodziły 911. A dokładniej od 65 już zaczęli tłuc 911. Początkowo 911, nie wiem czy wiecie, ale miała się nazywać 901, ale były tam jakieś spiny, jakieś tam prawne czy coś. Dlatego też zarząd Porsche zdecydował, że nazwią to po prostu 911, a nie 901. No Need for Speed Garbus, no też, no. Od Garbusa się zaczęło, nie? Doskonale. O, 911 Turbo. Coś pięknego, słuchajcie. To może tak, słuchajcie, jako taki wstęp do całej tej serii, to będzie taki odcinek wstępny. A tu już Carrera i tak dalej. Tu mam jeszcze takie właśnie modele, jak 924, coś co w ogóle wyglądem Porsche nie przypominało. Ale tak, Porsche też takie samochody produkowało. No i właśnie tutaj 914. Albo też właśnie Volkswagen Porsche. To jest ogólnie samochód, od którego właśnie Porsche wykupiło patent od Volkswagena. Bo nie wiem, czy znacie taką historię związaną właśnie z Volkswagenem i Porsche, że dwóch właścicieli właśnie tego zarządu tam i prezes Volkswagena i prezes Porsche właśnie się tam skumali, że słuchaj, a może byśmy, no gdzieś tam, wiadomo, się skumali, słuchaj, może byśmy właśnie zrobili wspólny samochód i nazwalibyśmy go właśnie Volkswagen Porsche, nie? No, ale tam było coś takiego, że bodaj ówczesny prezes Volkswagena właśnie zjechał, niestety. Także prezesem był już wtedy kto inny. No i Porsche musiało odkupić ten projekt od Volkswagena, dlatego że nie zawarli tam jakiejś umowy na papierze ani nic, nie? To po prostu była słowna umowa, że zbudujmy wspólnie taki wspólny samochód Volkswagen Porsche, nie? No, a jak się później okazało, no, ówczesnemu prezesowi się zjechało Volkswagena, no i Porsche właśnie musiało wykupić swój własny projekt od Volkswagena, nie? Taka historia mniej więcej była, nie? No. No i tak, słuchajcie. A teraz, słuchajcie, mam jeszcze troszeczkę minut, także w ramach wstępu, słuchajcie, puszczę wam jeszcze taki filmik interaktywny. Także oglądamy. The history of Porsche goes back long before the first 356 sports car rolled off the production line. Founder Professor Ferdinand Porsche was just 25 when his name first appeared on a car, the 1900 Lohner Porsche Electric. After many years as an employee of other automakers, Porsche decided to set up as a consultant. He designed various cars, including racers, but it was his VW Beetle concept that first won him fame and laid the foundations of the superb dynasty of Porsche sports cars. Porsche built its first sports car in 1948, dubbed 356 because it was the 356 project tackled by the consulting company. The car was an instant success and established a tradition and mystique which continues today. All through the 50s and mid-60s, 356s poured from the plant in Zuffenhausen, and for Porsche, it was a period of growth and stability. In 1961, construction began on Porsche's new proving ground and development center at Weisheim. Today, the huge complex is capable of handling all of the complex research and development demands automakers now face. The 911 model was launched in 1963 and marked a new period of growth for Porsche, which continues today with the current lineup and the popular Boxster Roadster, sensation of the 1993 Detroit Auto Show. Boxsterek, też fajna opcja. Over the years, Porsche has worked hard to bring its cars to a wide variety of buyers. The 928, introduced in 1977, was a V8-powered luxury 2+2 offering great refinement and impressive performance. At the other end of the scale, the 914-6 mid-engine sports two-seater, introduced in the late 60s with its removable roof, was aimed at a more affordable market segment. Both won plenty of fans, and the models had no lack of Porsche mystique.
Today, Porsche is enjoying record levels of success as a specialty automaker and operates manufacturing facilities that are among the most advanced in the world. The future is assured, and the legend continues. No, i to tak, słuchajcie, wstęp. The history of Porsche goes back long. Także cóż, może słuchajcie, zaczniemy od przejechania już pierwszego wyścigu. No, replay. Tutaj chyba nie ma żadnych powtórek. A nie, cośik jest, ale to tam nie będziemy się na powtórkę skupiać. To już wam pokazywałem. Także słuchajcie, zaczynamy. Od naszej podróży cofamy się do lat 1950. Do roku 1950. Challenge. A challenge for the new driver. A quick tournament showcasing Porsche's a flagship sports car. 356. Tak się to bodaj wymawia, nie wiem. No i dobra, mamy turnamenty. Event. Właśnie 356, ale tutaj nie będę się z tym bawił. Mogę sobie jeszcze informacje właśnie o wyścigu zobaczyć, nie? Wiadomka. Ale nas bardziej tutaj interesuje teraz garaż. No i tak, słuchajcie. Na rynku używanych samochodów, tak, bo tu mogliśmy też kupować rozwalone graty, słuchajcie, i je naprawiać. I sprzedawać po droższej cenie. Ale na razie, słuchajcie, jeszcze nic takiego nie ma. Do dyspozycji mamy 11 tysięcy hajsu. Nas interesują nowe samochody. No i słuchajcie, tak. Do wyboru mamy 356. Właśnie, kabriolet. Albo... to, co interesuje mnie bardziej, czyli 356 1100 coupe Ferdinand. No i słuchajcie, tak. Możemy sobie w ogóle samochody porównywać. Coś, co jest niespotykalne w ogóle w obecnych NFS-ach. No i na przykład zobaczmy, czym taka kupeta różni się na przykład od takiego kabrioletu. Przyspieszenie to samo. Top speed ten sam. Hamowanie to samo. Prowadzenie. No i tutaj właśnie kupeta pod względem prowadzenia wygrywa. Bo tutaj ma 30 punktów, ten ma 33. Overall 42, czyli kupeta jest po prostu lepsza w prowadzeniu. I też taką kupuję. No i słuchajcie, bazując na tym, na zdjęciach, które widziałem właśnie tam z Muzeum Porsche, to słuchajcie, czarny kolorek i to było takie właśnie chyba kremowe wnętrze nawet. Także obejrzymy sobie jeszcze te wnętrze tak dookoła. Kurde, ale ta gra by wyglądała teraz, jakby ona powstawała właśnie w dzisiejszych czasach, nie? Kamerka 360, można sobie te wnętrze, tak wiecie, oglądać dookoła. Kurde, to... pragnę remastera tej gry. Nie zmieniajcie nic w mechanice, po prostu poprawcie grafikę. I zostawcie wszystko tak, jak było, nie? No, możemy sobie, słuchajcie, tutaj jeszcze silnik obadać. Drzwi, wiadomo, można też było otwierać, nie, tutaj w garażu. Zajrzeć sobie do wnętrza, co już też żeśmy zrobili. No i też oczywiście przednia, no, czy machę idzie też otworzyć, tutaj mamy koło zapasowe. I słuchajcie, tak. Kupujemy, już bez jazdy próbnej. A możemy sobie, słuchajcie, jeszcze obejrzeć właśnie informacje na temat tych Porsche'ów, co też warto pokazać. Także mamy tutaj statystyki. 87 mil na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 60 mil. 23,5. Masa samochodu. Wysokość, szerokość i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie już ta skrzynia biegów. Jakieś tam przełożenia, nie? Także widzicie, wszystkie informacje, jakie by was interesowały, są. Silnik, czterocylindrowy bokserek. O mocy... 40 kunia. To miało tylko. Ale moment obrotowy 4200. No.
maximum engine speed. Może jeszcze czekajcie, co jest momentem obrotowym? Teraz nie wiem, maximum engine speed? Nie, nieważne, słuchajcie. No i od 0 do 60 mil to 23,5. Także kupujemy, słuchajcie, Ferdinanda, dlatego że lepiej się prowadzi. A, już kupiłem, dobra, już kupiłem. Słuchajcie, i tutaj pierwsza ważna informacja. Zaraz po zakupie nowego samochodu, co warto zrobić, wejść sobie w settings i zmienić skrzynię. O czym większość zapomina. Ja jestem akurat graczem, który bardziej woli mieć kontrolę nad swoim samochodem. No kurwa, wolę mieć kontrolę nad swoim samochodem. Poza tym automat to nie dzieje jak manual. No także, kto lubi grać na manualu, no to właśnie często jest tak, że ktoś o tym może zapomnieć, dlatego o tym przypominam, słuchajcie. Pierwsze co robicie po zakupie nowego samochodu, wchodzicie w settings i sobie tutaj wszystko ustawiacie. Także jak sami widzicie, w późniejszym czasie będzie jeszcze ABS, kontrolę trakcji. No kabrioletu nie mam, więc dachu nie obniżę ani nie podniosę. No i to nie wiem, jakieś uszkodzenia, tak? Damage? Też idzie wyłączyć sobie uszkodzenia? Nie wiem. W każdym razie mnie interesuje, słuchajcie, skrzynia. A że, słuchajcie, odcinek trwa już 31 minut, to myślę, że tutaj sobie go zakończymy, a w kolejnym odcinku jedziemy już w pierwszy nasz wyścig. Także jeżeli się podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem, słuchajcie, i w kolejnym odcinku jedziemy już nasz pierwszy właśnie wyścig.